Bardzo ładnie się steruje, bardzo delikatnie. Jest duża precyzja. Jeszcze jakby była tutaj zawieszka, czyli na smyczy, albo odciążenie, nawet na kolanie, czy na jakimś murku, czy na ławce, to można bardzo delikatnie i fantastycznie, precyzyjnie kadrować podczas filmowania. Właśnie ten kontroler ma tę zaletę i zdecydowanie jest lepszy do kadrowania. Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Zaczyna się powoli jesień, a z nią przychodzą kapitalne, dramatyczne warunki, dlatego warto latać przez cały rok. A dzisiaj odpowiem na bardzo często zadawane pytanie związane z kontrolerami. Jaką aparaturę, jaki kontroler wybrać na przykład do Mini 3 Pro? Czy to ma być DJI RC N1 z osobnym wyświetlaczem w postaci tabletu czy telefonu? Czy może DJI RC, które ma już wbudowany ekran? Powiemy sobie trochę o zaletach i wadach obu rozwiązań. Powiemy sobie o tym, jak użytkowo to się sprawuje, bo ja latam na jednym i na drugim. I sami powinniście dojść do wniosku, czy warto zainwestować w tą aparaturę z wbudowanym ekranem. Zatem zaczynajmy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o aparaturę klasyczną DJI RC N1, jej zalety to fakt, że jest kompatybilna z bardzo wieloma dronami, m.in. z Mini 2, jest kompatybilna z R2S, R2, jest kompatybilna następnie z Maviciem 3 i wiadomo, że z Mini 3 Pro, więc widać, że zakres stosowalności jest bardzo szeroki, jest to powszechna aparatura, tańsza i można faktycznie ją spotkać w wielu przypadkach, ludzie też ją sprzedają. Kolejna sprawa, która jest mega istotna, jeżeli posiadasz wysokiej jakości telefon albo tablet z dobrym procesorem, ze świetnym wyświetlaczem, może się okazać, że uzyskasz dużo lepsze efekty niż podczas stosowania tej aparatury DJI RC z wbudowanym wyświetlaczem. Dużą zaletą jest też to, że jeżeli już używasz telefonu lub tabletu z kartą SIM, wiadomo, to masz bezpośredni dostęp do sieci. Możesz też używać na tym urządzeniu innych aplikacji, co niestety nie jest możliwe w przypadku DJI RC. I tam musimy mieć zasięg Wi-Fi albo podać sobie hotspot właśnie z telefonu. Jeżeli chodzi o DJI RC N1, możesz tutaj korzystać zarówno z systemu Android, jak i z systemu iOS, czyli Apple. I w tym momencie wydajność tego systemu bardzo rośnie. Praca jest szybka, nagrywanie ekranu jest kapitalne. Możesz dołączyć też mikrofon i wiele rzeczy zrobić takich, których niestety nie osiągniemy poprzez zastosowanie tego kontrolera z wyświetlaczem. Jeżeli chodzi o czas pracy, około 6 godzin, jeżeli nie ładujemy urządzenia mobilnego i około 4 godzin, jeżeli ładujemy urządzenie mobilne. Czyli naprawdę jest duży komfort, jeżeli chodzi o korzystanie, spora pojemność tego akumulatora wbudowanego i dzięki temu nie trzeba się stresować tym, że wyczerpie nam się szybko akumulator i kontroler będzie wymagał ładowania. Ale to, co jest świetne, możesz go ładować też mobilnie poprzez, czyli w plenerze poprzez USB-C, na przykład z powerbanku. Patrząc na przednią część tej aparatury, widać, że jest to typowa sztuka prostoty, czyli mamy tutaj klawisz funkcyjny, który działa poprzez jednorazowe kliknięcie lub podwójne kliknięcie i można przypisać funkcję w aplikacji DJI Fly. Mamy tutaj dwa drążki, one są grubsze i nie są zbyt sprzyjające takiemu precyzyjnemu sterowaniu. Mamy przycisk pauzy i return home, a także przełącznik trybów lotu sport, normal i cine. Mamy tutaj też zmiany trybu pomiędzy zdjęciowym a wideo i przycisk włączenia. W górze mamy tylko migawkę lub nagrywanie i jedno pokrętło do sterowania pracą gimbala. Nie ma tutaj żadnych przycisków funkcyjnych z tyłu. Nie mamy też wyjścia HDMI, jest to tani kontroler, nie ma żadnej możliwości podpięcia peryferiów i oczywiście jest też wyprowadzenie osobne kabla, czyli w zależności od tego, jakie urządzenie mobilne stosujesz, taką końcówkę kabla należy również włożyć. Tak to wygląda, czyli jego wady to jest to, że nie mamy drugiego pokrętła i mamy tylko jeden przycisk funkcyjny, ograniczenia to są właściwie. Drążki nie są super precyzyjne. Z tym się trzeba liczyć, że zwykle lata się delikatnie jak ziemniakiem. Plus do tego, jeżeli chcesz szybko zrobić na przykład zdjęcie albo nagrywać filmik, a jesteś w trybie foto lub wideo przeciwnym, to niestety będzie trochę zamieszania, bo najpierw trzeba zmienić tryb i dopiero wykonać albo zdjęcie, albo ujęcie filmowe. I podsumowując, ta aparatura jest bardziej siermiężna, ale za to bardziej też uniwersalna. Jeżeli posiadasz dobre urządzenie mobilne, możesz sobie podpiąć, a tutaj mam tablet. To jest iPad mini 5. generacji z wydrukowanym adapterem. Jak widać, sprawdza mi się to bardzo dobrze i fajnie pracuje. Nawet jeżeli jest słoneczny dzień, ustawiam się w cieniu albo stosuję osłonę
i spisuje mi się świetnie. Szczególnie jeżeli chodzi o nagrywanie ekranu, jeszcze nagrywanie z dźwiękiem. Jestem w stanie to zrobić momentalnie i uzyskać genialne rezultaty chwilę później, bo mamy tutaj nagrywanie Full HD. Jeżeli chodzi o drugi kontroler, zaraz powiem na ten temat, ale to wszystko jest konsekwencją tego, że mamy dobrej jakości urządzenie mobilne. To samo jeżeli chodzi o inne aplikacje, bo chcesz mieć szereg aplikacji, które mogą być pomocne. Tutaj niestety w tym drugim DJI zamknęło ten dostęp. I to jest mniej więcej to, co można powiedzieć o tej podstawowej aparaturze DJI RCN1. A teraz powiedzmy sobie parę słów na temat tego drugiego kontrolera. To, co tutaj jest niewątpliwą zaletą, to fakt, że mamy wszystko na gotowo. Czyli de facto nie musisz przepinać żadnego urządzenia mobilnego i go ładować, bo wszystko jest już zabudowane. To jest i wada, i zaleta. Dlaczego zaleta? Bo szybko jesteś w stanie wystartować i nie musisz myśleć o dodatkowym urządzeniu, plus do tego kablach, bo się może okazać, że albo urządzenie jest nienaładowane, albo zapomnieliśmy odpowiedniego kabla. To samo, jeżeli chcemy pożyczyć koledze, okazuje się, że owszem, ale on ma iPhone'a, a ja mam Samsunga. Czyli pod tym względem jest lepiej, bo tutaj nie musisz niczym mieszać. Natomiast jest to urządzenie oparte na Androidzie. Nie wszyscy zwolennicy urządzeń Apple lubią Androida. Ja też średnio lubię. To, co tutaj niestety jest słabsze, to że trzeba mieć hotspot, bo nie łączy się z internetem. Tutaj nie ma gniazda na kartę SIM, niestety nie, więc trzeba stosować hotspot. Nagrywanie ekranu jest w bardzo niskiej rozdzielczości, do tego nie wszystkie mikrofony chcą współpracować, nie ma wyjścia HDMI niestety. Procesor wygląda na to, że jest słaby, bo on w niektórych sytuacjach pracuje dość długo i trzeba parę razy albo chwilę poczekać, albo parę razy kliknąć, żeby to zaskoczyło. Natomiast to, co jest u niego świetne, że ma lepsze drążki, bardziej precyzyjne są te drążki, takie delikatne, ładnie wszystko jest wbudowane. Mamy ekran poniżej, natomiast jeżeli chcemy zaktualizować, no to już wiadomo, że trzeba do hotspotu się podpiąć. Mamy tutaj wyodrębnione klawisze do fotografowania i do wykonywania ujęć wideo. Nie ma anten zewnętrznych, jest tylko głośnik. Ale też to, co jest kapitalne, że mamy dwa pokrętła, które można również spersonalizować w aplikacji. One nie muszą być dokładnie takie, że tu jest zoom, a tutaj praca gimbala, bo możemy robić też coś innego, jak na przykład sterować ekspozycją i regulować inne parametry. To, co jest kapitalne, że tutaj można wykonywać dwie funkcje jednocześnie, czyli na przykład zmieniać kąt nachylenia gimbala, a jednocześnie sobie przyzoomować. Z tyłu mamy dwa klawisze funkcyjne, czyli C1 i C2. Można je też skonfigurować w aplikacji, więc pod tym względem jest troszeczkę lepiej i faktycznie ten kontroler jest bardziej profesjonalny. Natomiast, tak jak powiedziałem, to nie znaczy, że jest zawsze lepszy. Zobaczmy, jakie są możliwości, jeżeli chodzi o przyporządkowanie klawiszy funkcyjnych. Przechodzimy do menu Control i tutaj mamy Button Customization. Jest tylko po angielsku. To, o czym chciałem powiedzieć jeszcze, że tutaj mamy menu na dzisiaj tylko po angielsku, a faktycznie, jeżeli chodzi o Androida i kontroler DJI RCN1, można sobie przyporządkować inne. I tutaj mamy C1, C2. Tutaj wybieramy sobie z C1 na przykład Follow FPV, czyli Gimbal Mode, tryb gimbala, Resender, czyli gimbal na dół lub w dół, Hyperlapse, Cruise Control, można wybrać i to jest to w C1. Jeżeli chodzi o C2, mamy tutaj blokadę ekspozycji możliwą, możemy też podwyższyć kompensację lub obniżyć, przejść do ustawień kamery albo zmienić Portrait Landscape, czyli tryb horyzontalny lub pionowy. Ale jest też możliwość podziałania razem z pokrętłem, czyli mamy C1 plus prawe pokrętło, na przykład mamy zoomowanie albo ekspozycję lub też czas naświetlania lub ISO. To jest jedna rzecz, a druga to jest C2 plus prawy i tutaj mamy też podobne parametry. Jeżeli chodzi o nagrywanie ekranu, trzeba tutaj albo wykonywanie zrzutów ekranu, trzeba mieć osobną jeszcze kartę pamięci, co w urządzeniu mobilnym nie jest wymagane. No i tutaj mamy też peryferia. Tutaj są jeszcze mocowania do ląży, do smyczy i to jest całość, jeżeli chodzi
o tę aparaturę. Czas pracy około 4 godzin, czyli on jest przyzwoity, dobrze się to sprawuje. Można też regulować tutaj poprzez to szybkie menu, na przykład głośnikiem. Ja sobie tutaj wyłączyłem głośnik tych komend. Można też regulować sobie jaskrawością, czyli nasyceniem jasności tego ekranu. 700 nitów to jest maks, jeżeli o chodzi. Ale jeżeli na przykład nagrywamy ten ekran w nocy, no to faktycznie można zredukować. Mamy tutaj połączenia Wi-Fi, Bluetooth, też możemy przejść do Airplane Mode, można wykonać nagrywanie ekranu, screenshot i też ustalić jeszcze mobile device połączenie. I to jest mniej więcej to, takie proste menu Androida. I on też podczas wykonywania nagrań albo zrzutów tworzy nam całe menu Androida na karcie pamięci. Dla mnie to była nowość, ale faktycznie zaczęło mi się pojawiać chyba z 15 różnych folderów po rozpoczęciu nagrywania. I teraz słuchajcie, pytanie, które wybrać, bo to jest trudne pytanie. Jak powiedziałem, w zależności od tego, jeżeli masz dobre urządzenie mobilne, na przykład iPhone'a 13, powiedzmy Pro czy 14, no to wystarczy Ci DJI RC N1. Jeżeli masz słabsze urządzenie mobilne, może faktycznie wystarczy postawić na ten kontroler. Dla mnie, jeżeli ja nagrywam ekran i potrzebuję jeszcze mikrofon, to iPad jest idealny, ale jest też dużo takich sytuacji, kiedy tylko latam, bo chcę zrobić parę ujęć, wtedy zabieram sobie ten. One de facto jeden i drugi współpracują tylko z Mini 3 Pro i z Maviciem 3, czyli na przykład jeżeli ktoś ma Miniacza 2 i ma też Mavica 3, no to już tak troszeczkę słabiej, bo tylko ten będzie działał, a ten będzie nam działał tylko z dwoma modelami na dzisiaj, więc pod tym względem jest kiepsko. Jeżeli chodzi o zasięg ogólnie sygnału, one są dość porównywalne, ja bym powiedział, że 10%, może 15% lepszy jest ten DJI RC N1. Dzisiaj nie będziemy robić prób, jest trochę deszczowo, ale możecie mniej więcej sobie już to odnieść, że trochę lepiej jest z DJI RC N1, powiedzmy 10-15%. I to jest, słuchajcie, mniej więcej to, czym się chciałem podzielić na dzisiaj z Wami, jeżeli chodzi o porównanie tych kontrolerów. Jeżeli o czymś zapomniałem, albo jeżeli macie inne uwagi, to bardzo proszę o komentarz. Jeżeli chodzi o cenę, sam kontroler kosztuje około 300 euro, jeżeli chcemy go dokupić. Natomiast różnica pomiędzy zestawem, na przykład Mini 3 Pro z jednym akumulatorem i z taką aparaturą, a z taką, to jest mniej więcej 180 euro, czyli niecały 1000 zł, patrząc na stronę DJI.com. Mam nadzieję, że ten film trochę pomógł Wam, jeżeli chodzi o dokonanie wyboru i liczę też na pozytywne komentarze. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, mamy też darmowy warsztat, jeżeli zaczynasz przygodę z dronami, mamy darmowy warsztat, jak rozpocząć przygodę z dronami, ale jeżeli chcesz czegoś więcej, też jestem autorem szeregu kompleksowych warsztatów krok po kroku, m.in. z Mini 3 Pro. Od rozpakowania po prace kreatywne i wykorzystanie wszystkich funkcji tego małego drona, który ma niezwykły potencjał. Zapraszam Was bardzo serdecznie do sprawdzenia też tych opracowań. Widzimy się w kolejnym odcinku. Wszystkiego dobrego życzę i do zobaczenia. Cześć!